Dzisiaj tradycyjnie po raz kolejny odbywa się w Kostowcu piknik rodzinny, który organizuje Rada Rodziców naszej szkoły. Jest to impreza tradycyjnie już wpisana w kalendarz imprez i uroczystości szkolnych i jest dla nas bardzo ważnym i bardzo pięknym dniem. Możemy się gromadzić całymi rodzinami, że przychodzą rodzice z dziećmi, z dziadkami, ze swoimi kolegami, koleżankami. Wszyscy razem, cała nasza wspólnota, zarówno szkolna, jak i lokalna, ma okazję spędzić ze sobą czas. Towarzyszy nam zawsze bardzo dobry humor, bardzo dobre nastawienie i taki to jest czas relaksu, swobody, zabawy, wspólnych żartów, wspólnego spotkania się, poznania się. Jest to naprawdę wspaniała okazja do tego, żeby wykorzystać nasze okoliczności przyrody, żeby wykorzystać piękną pogodę i żeby móc właśnie spotkać się na pikniku rodzinnym w Kostowcu. Impreza rozpoczęła się od występu rodziców, od przygotowanego przedstawienia kukiełkowego pod tytułem Czerwony Kapturek. Koncert uczniów ze szkoły muzycznej w Nadarzynie, którzy goszczą również w tym roku na naszej imprezie. Towarzyszy tej imprezie wiele bardzo ciekawych jeszcze stoisk przygotowanych przez rodziców. I tak oto mamy malowanie, mamy garncarstwo, jest kawiarenka, są pyszne ciasta, można się napić kawy, można napić się jakiegoś pysznego napoju. Jest grill, także jest coś i dla ciała, i dla ducha. Odwiedzi nas również karetka w tym roku i uczniowie będą mogli zobaczyć karetkę od wewnątrz, wejść do tej karetki, jak również przebyć taki szybki dość kurs pierwszej pomocy, który organizuje dla nas jeden z rodziców.